Pyk, dobra. O co chodzi w tej grze? Dużo osób może nie wiedzieć. To są takie walki bardzo fajne. Pokażę wam na bocie najpierw. Graj z botem. Ja to jestem słaby na razie. Ale już się uczę. Tu mam dzyndzel od pada bezprzewodowego. Pyk. Działasz? Gram sobie na razie dużym wikingiem. Bardzo fajna postać. Podoba mi się. Ale uczę się grać też samurajami. Ale oni są trudni. Za cicho. Nie jest za cicho, jest tak jak zawsze. Proszę mnie nie oszukiwać, nie kłamać, bo ja wiem, kiedy wy kłamiecie. Mały oszusty. Mały. Właśnie, ktoś się przywitał w ogóle? Ktoś napisał cześć, plaga? Bo ja powiedziałem wam cześć. Patrzcie, co jest grane. I to są takie walki, takie bardzo skillowe, bo można blokować. Ma się trzy strefy ataku. Lewy dół, góra i prawy dół. I widzicie? On jak mnie atakuje, to muszę kliknąć wtedy dobrze na padzie. I go też atakować. To jest bot, więc on jest w miarę tam łatwy. W miarę, bo on nie jest wcale łatwy. Ale wiecie. O, machnąłem go. Patrzcie. Pyk! O nie! A to gnida z ciebie, dworska. Ło! O i nie trafiłem go, no. Pach! Pach! Mam cię! Go! Pyk! Takie uniki też można robić. Wybronił to jakoś. O nie! O nie! W tym samym momencie próbowałem go obezwładnić, jak on mnie bił. Ciężkie się trzeba skupiać. Poważnie wam mówię. BAM! Mogę nim tak rzucać, mogę go zrzucić w przepaść na przykład i wtedy on ginie instant. Ale tego nie zrobimy na razie. Chociaż może zrobimy, come on. Come on, ziom. Może mu zrobić coś takiego. BAM! Rzuciłem nim jak szmatą. Przepraszam, za słownictwo. Oczywiście, że nie jak szmatą. Jak gumową lalką. Gumową. Pluszową. Pluszowym misiaczkiem nim rzuciłem. Pach! Jestem szybszy od ciebie, panie rycerzyku. Ło, bo mnie zabije zaraz. Ale go dobiłem. O nie! I o to w tej grze chodzi na razie. To jest wczesny dostęp. Znaczy beta w sumie, nie wczesny dostęp. To jest beta, a w przyszłym miesiącu wychodzi pełna wersja gry. Na razie sobie gram takie, wiecie. Bardzo, bardzo fajnie mi się podoba. I to się gra przeciwko graczom, maksymalnie 4x4. Plus są jeszcze wojska takie, które możecie zabijać. Takie drobne jednostki, ale to później wam pokażę. Pa! O nie, zaraz go zrzucę tam w dół. Patrzcie, patrzcie, bam! Nara, typie! Runda wygrana, tak się zabija ludzi też. Ale to jest bot, tu jest łatwo. Później zagram na ludzi, zobaczcie jak jest trudno. Przerąbane wtedy. Wow! Tak, jestem duży wiking. Grałem samurajem, fajnie się gra samurajem, ale grałem samurajem zabójcą, który ma bardzo słabą gardę. Dostawałem w ciry ostro. BAM! O nie, coś nie wyszło. Dobra, wybroniłem się w miarę. O nie. Go! Go, friendzlu! Pyk! Odbijam jego uderzenia, jak widać. O, teraz nie odbiłem. Teraz odbiłem. Pyk! Dawaj go, but na łeb! Bardzo ładnie. O nie, o nie! To jest ciężko wyczuć, kiedy on nie robi czasem takiego ataku podwójnego, jakiejś całej sekwencji. Jak robi sekwencję, to trudno się wtedy wgryźć. Bardzo trudno się wybronić, bo są kilka ataków pod rząd i wiecie. I można dostać w ciry. Na razie dostaję zdrowo w ciry, ale to jest bot, to jeszcze sła... O nie! Ło, no i oczywiście o tym mówię. Podwójny atak zrobił, dlatego dostałem w pierdziel. Go! Dobra, na spokojnie. No, przecież to odbiłem. Halo? O co chodzi? No i dostaję w ciry od bota, nie? Karniacie to. Ba! Ale oberwał. Nie, zabił mnie bot! Ta gra kosztuje 60 euro na Steamie. No tak, bo to jest bardzo droga gra. No ale spoko, u mnie możecie ją zobaczyć za darmo. Bot mnie zabił. Ja muszę więcej atakować, mniej się bronić, bo trochę tryharduję na gardzie. I tak się to kończy. BAM! Od razu wjeżdżamy z tematem. Go, go! BAM! Bardzo ładnie. Pyk! Pyk! Pyk!
Ale mu zadałem obrażenia. Pach, pach. Załatwiony, załatwiony. Bardzo ładny. Dojechałem bota. Dobra, wiem, że boty są łatwe. Z reguły. Znaczy ten nie był jeszcze taki bardzo łatwy, nie? Ale no, jakby to powiedzieć, trudny nie był. No i co? Pobieranie danych. Coś tam dostanę, pewnie jakieś punkty za to, że pokonałem bota, albo nic nie dostanę. O, nic nie dostanę jednak. Z botami się nic chyba nie dostaje, wiecie? I tak rozłącza dziwnie. Dobra. Postacie, nie to chciałem. Wyjść do menu głównego. Nie, nie to chciałem. Głosowanie na mapę. Czemu nie mogę ten? Dobra, niech będzie. Niech będzie. Chciałem wrócić do mapy świata, ale się nie da. Zagramy teraz potyczkę dwóch na dwóch, w sensie dwóch graczy na dwóch graczy i zobaczycie mniej więcej, o co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi? Będzie bitka, będzie zdrowo. Mamy jakieś Nikoma, płeki i daj coś tam. Daj coś, daj for coś tam. Ale spoko. Pa, pra, pa. Go. Go. Jeszcze się uczę tej gry. Na luzie. Ale fajne, spodoba mi się. Podoba mi się. Nie wiem, jak trzymać tego pada. Nie jestem przyzwyczajony do grania z padem przy komputerze. W ogóle, wcale. Gdzieś mi... Nie wiem, czy trzymać tego pada pod biurkiem, czy na biurku. W ogóle mi niewygodnie. Jak się gra na klawiaturze, to człowiek ma ręce oparte na biurku. Jedna klawiatura, druga myszka i załatwione. A z padem to jest takie... Nie do końca. Oj, mam typa, który ma 8 level na Wikingu. Jak on ma 8, a ja mam 3, a oni mają po pierwszym, to czuję win. Czuję win, ale nie będę uprzedzał faktów. Może być różnie, to już są prawdziwi gracze. Dawaj typie, no. Kto staje przeciwko mnie? Duży Wiking, taki sam jak ja. Chodź, ja znam fajne sztuczki, spodoba ci się. O nie! Tak naprawdę to nie. Go do rzeki! Zabiłem go gorącym źródłem. Nie wiedziałem, że to zabija, no ale nieważne. Zabiłem go, w każdym razie win-win. Dobra, tu jest drugi wróg. Ale, że to gra na temat honoru, to ja się nie będę wpierdzielał w walkę na razie. Dam mojemu Wikingowi powalczyć. Pewnie zaraz zginie, a później ja zginę. Jakbyśmy we dwóch zaatakowali, to byśmy wygrali. Ale nie będę taką gnidą, nie? Dawaj. No go, go, go. Go, go, go. Co, boisz się? Tak myślałem. Pyk! Też bym się mnie bał. Bam! But na łeb, gnoju. Oj, 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 oj. To jest szybki, straszny rycerz. Te rycerze są mega szybkie. Jest ten lekki rycerz. Bam! Ale jestem Wikingiem. Ogarniasz to, typie? Rozwalę ci mózg. Ajajajajaj. Bo skoczysz do gorącego źródła. O nie, to nie było gorące źródło. Ale dobra. Oj, oj, oj. Bo się woda gotuje. Uważaj. Nie, zabił mnie. Jakie to było głupie. Woda się zagotowała akurat wtedy, kiedy ja w niej stałem. Czemu się nie gotowała, jak nim rzuciłem w nią? No dobra, ale jednego zabiłem. Nie moja wina, nie moja wina. Dawaj, typie. Teraz będziemy walczyli na siebie. Chodź tutaj. Co, boisz się? Cykasz się, frędzlu? No ja ci dam, ja ci machnę tym mieczem. To normalnie. Bam! Szytny gadem! Chodź tu. Bam! Bardzo ładnie. Wybronił się. No nie, no czemu akurat w tym momencie... Go! No nie. A chciałem go wrzucić, ale on musi akurat wtedy atakować, kiedy ja próbuję go obalić, no. Ciekawe, czy drugi będzie tak dobry i nam nie będzie przeszkadzał. Bo czuję, że będzie nam przeszkadzał, tak czy siak. No niby nie powinien, bo tak się tutaj gra, że się nie przeszkadza w walce. Ale już widzę, że się tam czai. No co za gałgan, idź sobie, ja bym to wygrał bez ciebie. No co za bot! A nie, bo to jest... A, bo to nie był mój. Przepraszam. Przepraszam, myślałem, że to mój sojusznik i go nie atakowałem. A tak naprawdę to zły człowiek zabił drugiego złego człowieka.
Ale strzaniłem, ja już puściłem pada po tym, jak on zginął. O nie, niehonorowa walka mocno. Dobra, ja ci teraz... Teraz ci złoję dupę za to, co zrobiłeś. Tak się nie robi, czaisz? Pyk! Ale się rozbestwił. Ja ci dam wikinga. Z tym tu jedynym porządnym wikingiem, czaisz, typie? Pyk! No czemu to jest takie głupie? Wjazd! No dawaj. O nie, tamtym przyszedł. Ty już zabiłeś tą laseczkę? O nie, o nie, o nie. Ale się dałem porobić. Ale się dałem porobić. Walcz. A, bo to byli... Nie. No, dobra, zostaliśmy w pierdziel. Nie wiem dlaczego. Dobrze szło na początku. Trochę się rozproszyłem chyba, wiecie? Chyba się troszkę rozproszyłem. Następny. Proszę, więcej gry chciałbym. Następna gotowość. No ja bym ich rozwalił. Po prostu bym ich rozwalił. Trochę się za mało skupiam. Ale spokojnie. Zaraz się skupię na grze. Będzie dobrze. A, i zapraszam do subskrybowania kanału Plaga, bo jest fajny. Wygram to Plaga. No, przegrałem, no. Tak się zdarza czasem. No go, gramy. Oni nie chcą grać, boją się. Naprawdę byli słabi. Tylko ja się muszę rozgrzać jeszcze. W ogóle słabo zrobiłem, bardzo źle zrobiłem, że jak zacząłem grać, to grałem na klawiaturze i na myszce. I dopiero dzisiaj przerzuciłem się na pada. Znaczy dzisiaj, no grałem może ze dwa mecze na padzie. I muszę się przyzwyczaić do tego, że gram na padzie. Dużo łatwiej się gra na padzie, bo jednak analogiem robisz gardę. Bo w tej grze jest tak, że jak cię ktoś atakuje, to zawsze jest albo atakuje od góry, albo dół lewa i dół prawa, no nie? I podczas jego ataku wyświetla się taki czerwony wskaźnik, że on atakuje z góry, z lewej albo z prawej i wtedy wy musicie ruszyć myszką. Jak gracie na klawiaturze albo myszce, znaczy klawiaturze i myszce, to musicie myszką machać. Lewy dół, prawy dół i góra, nie? I to jest strasznie niewygodne. A jak się gra na padzie, to się tylko tym rusza analogiem, nie? Lewo, prawo, góra i to wystarcza. To jest dużo wygodniejsze. Tylko, że ja się, kurde, zacząłem grać na klawiaturze i na myszce, wyrobiłem sobie nawyki na klawiaturę i na myszkę, teraz się przerzucam na pada i muszę się przyzwyczaić, po prostu. Ale fajnie się gra na padzie, polecam na padzie. Plagus, jak ci mija dzień? Siema, Joru, wszystko spoko, bardzo fajnie jest. Cześć, Plaga, jak ci mija dzień? Wrzuciłem wam dzisiaj 3 odcinki. Scrub Mechanika, Subnautica i... O, będę grał z botem. Aha, bo mój sojusznik stwierdził, że jednak nie gra i mi przydzieliło bota. Chociaż bot może lepiej będzie grał niż mój sojusznik poprzedni, nie? Rzuciłem wam Scrapa, Subnautica i jeszcze będzie Party Hard o 17. Także już jestem zarobiony. Teraz sobie chilluję przy gierce nowej. Fajne, spodoba mi się. Później zagramy jeszcze ten tryb, którym jest wojna z małymi botami jeszcze. No jak to niby weszło? Oj, zrobił serię całą ciosów, a ja skrzaniłem, bo się nie wybroniłem. Tak się to robi, typie! No nie, oczywiście teraz woda nie parzy, tak? Zaraz będzie parzyć! Co za gnój! Już widzę, że dostaliśmy w pierdziel tam na drugiej linii. Jednak bot nie jest lepszy od mojego ziomeczka. Czy będziesz mi przeszkadzać, koleżanko, czy nie? Nie do końca. Miło z twojej strony, doceniam. O jeny. Sponiewierał mnie totalnie. Kurde, czemu mi zabrało gracza? To jest tak... Ciężko będzie to zrobić, nie? Ciężko będzie. Wygrać z dwoma. Dobra, teraz mam tą panią rycerz. Może się uda. Nie są wcale tacy źli. Ale spoko. No jak to nie weszło? Przepraszam bardzo, co to miało niby być? Kurde! Znowu nie weszło. Tamto się będzie wtrącał, czy nie? Znowu nie weszło. O nie.
Nie złapał jej! Nie, no to, to już było chamskie. Przeleciałem obok niej centralnie i jej nie złapałem. Kurde. Oj, teraz jestem bardzo wyczerpany i jeszcze nie mam życia. Muszę się bronić mocno. E, typie! O nie, oberwałem. Ach, czy ta gra jest za free? Nie, nie jest za free. Nie, no bez sensu jest ten mecz. Czemu ja nie mam sojusznika? To jest takie głupie. Jednak jak zabiją ci sojusznika i później drugi wróg nad tobą stoi i patrzy, to jest straszna presja. Ale dobra, postaramy się coś tutaj ogarnąć jednak. Znowu go nie złapał, no przecież to było żałosne, nie? Tak, i rzucili się oboje na mnie? Nie. Chyba mam gracza, wiecie? Chyba mam gracza, bo przybiegł tutaj i coś tu walczy. No, go ubie. Pa! Masz. No chodź, chodź, chodź. Ty! Nie machaj tym! No nie, co za bot. Dał się zabić. Wbiegł tutaj w pole bitwy i oberwał pierwszym strzałem, nie? No nie dobrze. Przynajmniej wygrał walkę, nie? No dostałem w pierdziel, no. Przynajmniej teraz mam sojusznika. Chociaż nie, to był bot Mr. People. To chyba jednak to nie był sojusznik. Dobra, wychodzę z tego meczu, bo to sensu nie ma. Nie wiem, dlaczego mecz się w ogóle odpalił. Skoro nie mam sojusznika. Ale dobra, pokażę wam dominację. O co chodzi w dominacji? Co tu się dzieje? A, pokazują nam, jakie są efekty bitwy i tak dalej. Tam, to jest, w ogóle jest taka strategiczna jeszcze sprawa, nie? Że te trzy frakcje, czyli wikingowie, samuraje i rycerze, oni sobie walczą jeszcze o teren i w ogóle i nikogo to nie interesuje, bo w sumie po co? No. Plaga, jak tym awatarem ci dobrze nie idzie, to weź innego. Wiesz co, już próbowałem grać dwoma samurajami, teraz gram wikingiem. No staram się różnymi postaciami grać, tak żeby sobie wyłapać swoją ulubioną. Na razie mi się ten wiking podoba, bo on ma obalenie i to jest spoko, nie? W meczu 4-4 jest trochę gorzej, bo tam jest bardzo mała szansa na to, że będziecie walczyli jeden na jednego. Głównie jest tak, że walczysz albo ty kontra minionki i jakiś bohater, albo ty kontra trzech innych bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Że tam... Tu już jest niezły młyn, to już jest taka bitwa, że bitwa. Zresztą zaraz zobaczycie, taki bardzo duży bałagan. Bardzo trzeba dużo uważać, patrzeć dookoła, co się dzieje. Bardzo łatwo jest paść. Tu jest dużo więcej śmierci. No i tutaj jest tak, że się odradzasz, jak zginiesz. Czyli jak padniesz, to tam po chyba maksymalnie 13 sekundach się odradzasz z powrotem, nie? Także jest spoko. Aha, koleś ma 15 level u nich. U nas 12. Może być nieźle. Ja mam trzeci. Koleś ma drugi, jeszcze jeden ma pierwszy. Przynajmniej nie mam najsłabszej postaci, nie? No i go! Kiedy nagram Happy Rooma? Wczoraj były dwa odcinki z Happy Rooma, więc dzisiaj Happy Rooma nie ma. Myślę, że jutro będzie Happy Room na spokojnie. Na luziku. Go, go. Ale wyrwali. No i tu jest większy młyn, bo tu są miniony, są trzy pola do przejęcia. Trzeba cały czas przejmować te punkty, walczyć o nie. I na górze macie punkty po prawej stronie, taką punktację ogólną. No i tak się zabija miniona. To jest luz po prostu, nie? Biegniemy na punkt C, żeby go przejąć. Mogą być, nie muszą być. O, są. O nie. I to jeszcze mały rycerzątko jest. O nie, i duże rycerzątko też. No i sam jestem na dwóch. Przynajmniej sobie stanę tutaj w przejściu, to mi we dwójkę nie zaatakują, bo będą się bili po plecach.
Oj. A jednak wbiegli we dwójkę. Nieważne. To jest kurde. Nie! Nie daj się, ziom! No i dostałem. To jest właśnie słabe w tych bitwach, że tu często jest tak, że właśnie no siły wroga przeważają i nie bardzo jest miejsca za dużo na taką zwykłą walkę. Dobra, go resp. Go resp i jedziemy. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Oho, 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 go ją. Spróbuję ją dogrzać. Oni mnie zaatakowali we dwójkę, więc ja też wjeżdżam od razu. Bez pierdzielenia. No, zobaczymy, co zrobisz teraz. Cwaniaro. Ło, swojego machnąłem chyba. Za pół życia atak. Nieźle. O nie, o nie, o nie. O nie, jestem w środku! Proszę mnie zostawić, jak to się stało? Ja pierdzielę, co to było w ogóle? Jak mnie zblokowało? A, zabili mnie. Nieważne. Nieważne. Kurde, niepotrzebnie wbiegłem w te miniony. Ta laska zginęła spoko, no ale kurde. To niepotrzebne. O, podnieśli mnie. To spoko. Dawaj go. Ło, ale mi się pią. Oj, nie mam szans, za dużo minionów. Nie mają słabe życie, ale kurde, jest tyle minionów, że nie będą lały cały czas. Dobra, chodź. Go, go, go z nim. Halo. Co tu się odbywa? Proszę go dorwać. Będziemy się bawili w ganianego teraz. Świetnie. Tylko tego potrzebuję. Ło! Omen! Omen! Ale cię zaszlachtowali! Bam! Załatwiona. Dziękuję, do widzenia. Przejmuję tam. Dziwnie się gra na padzie. Ja w ogóle nigdy nie gram na padzie. Ale w tą grę to kurde się opyla grać na padzie. Łatwiej blokować. Lecimy na tamtego typa. Come on! Ile tu jest ich mobków? Kurde. Dawaj. Wybroń. Gdzie mi wleciałeś tutaj w walkę, kurde? Dobra, idę zabić mobów parę. Bo ich jest za dużo i przepchnęli nasze moby. Trzeba je pozałatwiać. Oczywiście mobki się bije bez większego problemu, no chyba że cię okrążą, to wtedy jest problem. Ale raczej nie ma problemu. Muszę je wybić, żeśmy przejęli ten punkt B. Jak ich nie wybije, to nie przejmiemy, nie ma opcji. Zaczęli uciekać powoli. No go, go, go. Dobra. No come on, come on man. Come on, gdzie uciekasz? Co za bot? A będę cię gonił. A co? A co mi tam? Przejęli punkt A. Jest tam ich trzech. Niedobrze, ja tam nie pobiegnę, nie ma opcji. Będę trzymał B przynajmniej. I znowu mi wieje typek. O nie. Co to jest? Jakąś bombę rzucił. Halo! Halo, co to za bomba? Nie rozumiem, co się stało. O nie, o nie. Coś czuję, że to była u mnie coś specjalna jakaś. Na 100% to była u mnie coś specjalna. Pa-pa-ra-pa. Ej, plaga, zabijaj te moby. No, zabijam, zabijam. Ciężko, kurde. Mamy tylko jeden punkt. Biegnę na punkt A. Teraz już w ogóle nie mam żadnego punktu. Już jest lipa totalna. Dobra, może się przyjmie.
Wypierdzielaj z punktu, typie! No! Mój punkt. Piszę, podpiszę się. Dzięki za donate. Widzę, oni mają te podwójne ataki, no. O nie, o nie! No nic nie wchodzi, no. Nic. To nie moby, to potwory z Minecrafta. Chyba się jednak przerzucę z powrotem na klawiaturę już. Nie mogę się przyzwyczaić. Czy będą z tego odcinki z ekipą? No nie wiem, czy z ekipą, bo podejrzewam, że mało kto od nas będzie chciał w to grać. Pewno z diabłem sobie w to pogram. Ale czy ktokolwiek jeszcze będzie chciał w to grać? Pewnie nie. Dobra, biegnę na punkt A. Oni się podnoszą, fajnie. Wow! Co to było? Halo! Ile ich biegnie? Oni wszyscy razem biegają non-stop. To jest wkurzające. Nasi tak nie biegają oczywiście. Bo po co? Nie, typ mnie niszczy, nie? Normalnie mnie niszczy. Pierdzielaj stąd! Czaisz? Garniasz to? Dobra, leczę się na punkcie przynajmniej tyle. Gin! Ładnie. Wreszcie, dobra. Git, git, team. Git, git. Teraz musimy przejąć jeszcze punkt B. Dobrze by było, bo jest prawie niczyj. Już jest chyba nasz. Dobra. Git. No to punkt C! Tam zaraz będzie młyn pewnie i to niezły. No nie, no podniosłem miniona, poważnie, zamiast bohatera. Jak się na mnie rzuciły hieny. O nie. O nie, trzeci jeszcze przyszedł. Nie no, bez teamu to się słabo gra, powiem szczerze. Bardzo słabo nawet. Bardzo słabo. Non stop mnie dorywają po dwóch, po trzech i padam. Chyba wolę te pojedynki jeden na jednego, dwóch na dwóch. Bez kitu. Bez kitu. Rozbicie, brak odrodzy. Aha, czyli dostaliśmy bęcki po prostu. Super. Po Plagueusie muszę spadać. Trzymaj się, Bartosz. Plaga, używaj zemsty. Nie wiem, co to jest zemsta. Nic mi to nie mówi się. Chyba przegraliśmy, tak. Zdecydowanie przegraliśmy. To mocno przegraliśmy. Próbuję spograć na klawiaturze. Może być fajniej. Halo, proszę stąd wyjść już. Czy to już jest zakończona bitwa? Tak, zatwierdź. Czemu nie mogę wyjść? Halo. No i się ścięło. Jeszcze tego tylko brakowało. Plaga wariat wbija się tam, gdzie najwięcej przeciwników, a potem jeszcze, że go zabili. No, chyba niekoniecznie, wiesz. Walczyłem z jednym typem i dwóch dobiegło. No to co ja poradzę? Ej, no co jest grane? Gra się zwiesiła. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Całkiem. O. Dobra. Wywaliło grę niestety. Nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Już się triggeruje powoli, nie? Siemanko Plaga, pamiętam twoje początki na YouTube, kiedy nagrywałeś Anterni, Robocraft, teraz już kozak, 100 subów, oczywiście, wiadomo, fajnie, spoko, fajnie, że wpadłeś, ziom. Zaraz wracam, Plaga. Luz. Plaga dąży do grupy, dostaje zaproszenie. Jakiej grupy? O co chodzi? Jakiej grupy? O czym ty mówisz? Nie rozumiem. Wybierz jakąś szybszą postać.
mogę spróbować tą samurajem troszeczkę pograć. Ale ona jest trudna, ona jest jeszcze trudniejsza, bo ona jak robi gardę, czyli jak wybierasz, którą część chcesz bronić, to ją broni tylko przez chwilę. Nie broni jej przez cały czas, czyli klikniesz i już na pewno obronisz, tylko jeszcze trzeba w czas trafić dobry, nie? Z kliknięciem. Więc ona, jeżeli chodzi o gardę, jest bardzo ciężka, ale za to szybko atakuje, nie? No i to jest to. No ja bym jeszcze pograł sobie tym ziomkiem. Ziomkiem wikingiem. Tylko kurde, zagram sobie z powrotem na klawiaturze może. Bo... Nie mogę się przyzwyczaić do tego pada. Zagram sobie te pojedynki 2 na 2. Pojedynki moim zdaniem są najfajniejsze. Najbardziej są takie skillowe, nie? Jeżeli chodzi o bitwę, tam trzeba by było mieć ekipę. 3-4 osoby to tak minimum, myślę. Żeby tam dobrze grać. Bo bardzo łatwo jest właśnie wbić się w jakąś bitkę, gdzie jest dużo ludzi przeciwko tobie i no i w sumie nic nie zrobisz, nie? Wybierz postać. Czy ja nie mogę grać wikingiem? O co chodzi? Czemu go nie mogę wybrać? Zabili mi go? O co chodzi? Te, poważnie. Czemu nie mogę wziąć wikinga? A, bo mój ziomek ma wikinga, czyli co, obaj nie możemy mieć tej samej postaci? No dobra, to ja zagram sobie tą panią samuraj. Zobaczymy, jak pójdzie. Nie wiedziałem, że nie można wziąć dwóch tych samych postaci. Byłem przekonany, że można. Aha. Tam będzie rycerz, ten zabójca. Też szybki. Są bitki, tak w zasadzie wszyscy naraz się biją. Bez sensu. Dobra, załatwiony. Już? Ale to było głupie. Strasznie głupie. To była mapa typowa pod taki pojedynek 2 na 2. Nie dwa duele, tylko wszyscy naraz, nie? Się rzucili na siebie. Nie wiem, co to ma być. Troszeczkę bez sensu, powiem wam szczerze. No wiadomo tu. Kurde! O nie, rzuciły się obie na mnie. No i dupa. No i dupa. Czy tamta laska to nie jest ta sama postać, co ja mam czasem? Bo też tak szybko atakuje bardzo. Wydaje mi się, że tak. 1-1. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Flaga nagra jest Starka 2 kampanie. Co? O czym ty mówisz, ziomek, w ogóle? Jaka kampania? No chodź do mnie. Ta, i dwie na mnie się rzuciły. No co za małpy wredne. Kurde, co to jest za mapa? No i wjazd. Jedziemy. Zamknięty temat. Brawo, panie wikingu. Bardzo mi się podobało. To ja rozumiem. Teraz poszło całkiem łatwo, nie? Ale i tak będę narzekał na tą mapę. Nie podoba mi się. Wolę pojedynki jeden na jednego. No i co, ja ich teraz sobie otoczę i co, i dostaną w plecy? No oczywiście. Jakaś siepanka tutaj jest. Nawet nie ma mowy o żadnym skillu. Ta, ja dostałem od wikinga siekierą w głowę. Nie, no szok. No cóż z tego, że wygram, ja mi się nie podoba. Ja bym, wiecie, wolał sobie trochę powalczyć, jak powinno się walczyć. Tamci niby 7 i 5 level, a to jakieś straszna lipa, nie? Poder na klawiaturze, masz zemstę na padzie pod Y. Ale co robi ta zemsta? Weź mi jeszcze powiedz, bo nie mam pojęcia, co to jest. Dobra.